Teraz pewnie będzie. Dobry wieczór. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie Mario, Zbyszku, Pawle, Szanowni Nominowani, Dominiku, Piotra nie ma, ale jest w drodze, Stowarzyszenie Wicina.pl oraz mieszkańcy ulicy Kolejowej. Kościelnej. Ojeju, przepraszam, że jesteśmy w Kolejowej, na Kolejowej, jak podaje adres Stowarzyszenia, to Kolejowej, ale może będzie Stowarzyszenie na Kościelnej. Przepraszam. No i nasi przyjaciele, nominowanych przyjaciele rodziny, Kariny, przyjaciele Stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jasienia Jasieniaki bardzo serdecznie witam wszystkich na uroczystości wręczenia nagrody im. Kariny Derbyszewskiej za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnych w 2016 roku. Ustanowiliśmy tę nagrodę, żeby upamiętnić, uhonorować jej patronkę. Ustanowiliśmy ją też po to, żeby podziękować i wyróżnić tych, którzy w danym roku pracują na rzecz nas wszystkich tak naprawdę, bo wszyscy tworzą lokalną społeczność. Dlaczego ustanowiliśmy też jakby formalnie tę nagrodę? Jakim prawem to zrobiliśmy? Karina była jednym z założycieli naszego stowarzyszenia. Wtedy jeszcze ono się nazywało Tromader i po 5 latach przekształciło się w Jasieniaki. My też nie rościmy sobie prawa do tego, żeby reprezentować lokalną społeczność. Nie jesteśmy w żaden sposób do tego uprawnieni. Ta nagroda to bardziej jakby wyróżnienie tych, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej przez tych, którzy właśnie to robią. Naszym zdaniem jest to bardzo ważne, żeby wyróżniać i pamiętać o takich osobach. Może tak jeszcze tytułem obowiązku organizacyjnego, jest to druga edycja nagrody. Rok temu, kiedy była pierwsza, tą nagrodę otrzymała grupa Szaruga za prowadzenie Izby Pamięci Pieśni. Tak pomyśleliśmy, że dobrze by było, żeby forma naszego spotkania była odmienna niż ostatnim razem, żeby nie było za nudno. Dlatego poprosiliśmy i bardzo prosimy panią Sylwię Guglas o parę słów wspomnień o Karinie. Zapraszam. Sprawdźcie ten mikrofon. To jest moja ściąga, którą mi Jacek ukrył. Czy ja mogę usiąść? Ale trzeba. Więc tak, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć na wstępie, dobry wieczór. Strasznie. Dobrze. Dobry wieczór. Kilka tygodni temu zostałam zaproszona na spotkanie i poproszona o powiedzenie kilku słów na temat Kariny. No z tego tytułu czuję się zaszczycona i wyróżniona, jak również czuję się strasznie stresowana w wystąpieniu publicznym, bo rzadko to robię. Zacznę może od tego, że znajomość nasza zaczęła się ponad dekadę temu. Poznałyśmy się około 2005 roku w bardzo nieciekawych okolicznościach mojego życia. Szczegółów Państwu oszczędzę. Dzisiaj ja tak z perspektywy czasu i refleksji wiem, że jestem tego nawet pewna, że Karina odegrała w moim życiu bardzo znaczącą rolę, jedną z większych ról. Cały czas zaglądam w ściągę. Przepraszam. Nie wszyscy tutaj obecni wiedzą, czym się dzisiaj zajmuję. Dzisiaj jestem terapeutą uzależnień i w dużej mierze właśnie Karina jakby zainspirowała mnie i za jej sprawą dzisiaj jestem tym terapeutą i leczę, uzdrawiam ludzi uzależnionych. Jak już wcześniej wspomniałam, poznałyśmy się w 2005 roku. Był to, tak jak mówiłam, czas trudny dla mnie i Karina była wtedy dla mnie największym wsparciem. To ona mi pomogła przejść przez różne administracyjne zawiłości, a było tego bardzo dużo. I tu Karina, to powiem teraz tak nieskromnie, nie będę skromna, zobaczyła we mnie potencjał na przyszłą terapeutkę.
I to Karina właśnie zaczęła zabierać mnie na różnego rodzaju spotkania, które dotyczyły tego, z czym ona całe życie zawodowe walczyła i poświęciła temu też część życia prywatnego i tutaj ukłon dla Zbyszka i dzieci. To były spotkania też w naszym Urzędzie Miasta i Gminy, to były różnego rodzaju konferencje w Urzędzie Marszałkowskim. To były spotkania z terapeutami Ściborza, którzy zresztą z inicjatywy Kariny przyjeżdżają do dzisiaj. Wreszcie zabrała mnie kiedyś nawet do ośrodka dla osób uzależnionych w Ciborzu i tak jakoś zaczęła się ta moja przygoda z tym, co ja dzisiaj robię. Też wpadłyśmy pewnego dnia na to, bo już jakby stowarzyszenie, o którym wspominał Jacek Dromader, już istniało, ale wpadłyśmy na pomysł, żeby założyć grupę wsparcia dla matek i dzieci, które się uzależniły od narkotyków. No długo ta grupa nie była, ale tak myślę sobie, że dla niektórych matek przyniosła jakieś tam ukojenie i wsparcie przede wszystkim, gdzie czuły się też, że nie były samotne z tym problemem, tak? I to ona mnie tak, Karina, popychała mnie do tego, żebym skończyła szkołę. W tej chwili mam certyfikat terapeuty uzależnień. Cały czas się kształcę, bo ten zawód wymaga dużo nauki i takiej dyscypliny. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, że dzięki Karinie właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem, za co też z tego miejsca bardzo pragnęłabym jej podziękować. Dziękuję Ci, Karina. I to wszystko. Że nie ma ludzi niezastąpionych i coś w tym jest, ale też jest tak, że niektórzy ludzie muszą się pojawić w naszym życiu, żeby pewne rzeczy się zadziały. Mam tu na myśli dzisiejszych nominowanych, dzięki którym pewne wydarzenia w zeszłym roku miały miejsce. Formuła przyznawania naszej nagrody jest następująca. Najpierw są zgłaszane kandydatury, potem spośród kandydatur wybierani są nominowani i na końcu spośród nominowanych laureaci. I teraz przedstawię nominowanych do nagrody. Pozwolę sobie skorzystać też ze ściągi. Proszę o wystąpienie pierwszych nominowanych. Jest to Dominik i Piotr, którego niestety jeszcze nie ma, więc Dominika zapraszamy. Przedstawiciele Piotra, jakby... A jest Piotr, przepraszam, akurat wszedł, to od razu już rzucaj kurtkę i chodź tutaj. A ja w tym czasie powiem pokrótce, za co zostali chłopcy tutaj wyróżnieni nominacją. Za organizację turnieju koszykówki w sierpniu 2016 roku. Był to pierwszy tego rodzaju turniej w Jasieniu. Wzięły w nim udział drużyny złożone z zawodników z powiatu, a także spoza niego. Dominik i Piotr byli inicjatorami i głównymi organizatorami tego turnieju. Drugą nominację otrzymuje stowarzyszenie wicina.pl. W 2016 roku przekształciło się z koła gospodyń wiejskich w formalną organizację społeczną. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców wsi Wicina. Było organizatorem majówki, a głównym wydarzeniem w życiu stowarzyszenia była współorganizacja pleneru archeologicznego we wrześniu ubiegłego roku. I trzecią nominację otrzymują mieszkańcy ulicy Kościelnej za organizację 6 sierpnia Święta Ulicy Sąsiedzkiego pikniku, ale też święta pieczonego ziemniaka, łamania się okładkiem, wydawania publikacji, a przede wszystkim za odnowienie więzi sąsiedzkich. Różni ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i poglądach, których łączy ulica, na której mieszkają. Teraz proszę o zaproszenie.
werdyktu. Formuła nasz przyznawania nagrody niestety jest taka, że ta nagroda, statuetka jest tylko jedna. To nie jest najszczęśliwszy pomysł. Jakbyście Państwo mieli coś, jakąś podpowiedź, to bardzo chętnie przyjmiemy ją, bo właściwie trudno mierzyć dokonania. Każdy z tutaj wyróżnionych powinien otrzymać tą statuetkę. Choć sama nominacja już jest wyróżnieniem. Proszę nie traktować tego jak rywalizację. Było zgłoszonych 5 kandydatów w tym roku. Trójka, bo Piotr i Dominik jakby są traktowani jako organizatorzy jednego wydarzenia, to jako razy. Więc, żeby nie przedłużać, ja nagroda, statuetka jest tylko jedna i decyzją. Jeszcze może powiem tak, że spośród trójki tutaj, która jest na środku, laureat jednym głosem został przewagi wybrany, pozostały dwie osoby, organizacje, czy jakby to powiedzieć, miały tą samą liczbę punktów. I mimo, że to nie jest rywalizacja, no to bardzo, bardzo wyrównane tutaj było, nie wiem jak to nazwać, ale to coś, było bardzo wyrównane. I statuetka trafi w ręce mieszkańców ulicy Kościelnej. Bardzo, bardzo wyrównane. Zbyszek się wstydzi, on jest nieśmiały chłopczyk taki. Teraz może wolny mikrofon. Jeśli mielibyście Państwo chęć coś powiedzieć, to bardzo proszę. To, co robiliśmy, robiliśmy dla siebie, dla mieszkańców. I już wcale nie z nadzieją, że gdzieś daleko wyjdzie. Był to festyn, są dobre taki sąsiedzki festyn. Zjawiło się ponad 120 osób na tym festynie. Ulica tak zaistniała, starzy mieszkańcy, nowi i obecni, wszyscy razem. Z tego festynu pozostała nam gazetka uliczna, staramy się pisać ploteczki takie uliczne, ale tylko dotyczące ulicy i mieszkańców. No i mamy zamiar w przyszłym roku zrobić coś podobnego, jeżeli oczywiście się mieszkańcy zgodzą. No najbardziej tak nam by zależało na tym, żeby powstało Stowarzyszenie Kościelniaków. Wtedy to już moglibyśmy się tak bardziej zintegrować i rozwinąć nawet, nie? Ze względu na, no różne tam są względy, przywileje i takie różne rzeczy. No warunki na ulicy są takie, jakie są. Przestrzeni publicznej nie mamy, mamy ulicę i chodnik. Nic więcej, ale no być może może powstanie jakaś ławeczka, coś tam. Na razie mieliśmy wspólne ognisko,
na górce z pieczonym ziemniakiem, a ostatnio mieliśmy kolędę nawet. Przyszło nas tam prawie 20 osób. No i dzieliliśmy się opłatkiem na ulicy. No i to właściwie tyle. No i tak jak w domu powinno tak być chyba. Jeszcze na pewno. Co, ile ulicy mogą się przyłączyć? No, mamy też miłośników ze Stokarskiej, mamy z Podmokłej, także domy, także są też inne. Bardzo dziękujemy za nominację. Dziękuję bardzo. Dziękować za pomoc. Tamty pałatan z tyłu. Brawa. Cipal Kap Jasień 2016. Liczymy na pomoc też w tym roku. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować za zaproszenie na tą wspaniałą uroczystość. I z tego miejsca chciałbym zapowiedzieć, że dalej będziemy promować koszykówkę. Turnieje będą się odbywać, mam nadzieję, bardzo długo. Dziękuję bardzo. Bardzo nam miło, że Państwo przybyliście, że tak z radością oklaskujecie tutaj naszych nominowanych. Mam nadzieję, że pomysły zaczerpniecie, rozszerzy się to na jasień i może tych pieczonych ziemniaków będzie więcej na innych ulicach. No i teraz coś znowu dla ducha, tak? Poprosimy Państwa o wysłuchanie koncertu. Piotra, tak, Paduszyńskiego. Zapraszamy tutaj Pana. I tak, już Państwo jesteście wolni. Dziękujemy bardzo. Prosimy Panią Przewodniczącą Rady Powiatu o zabranie głosu. Nie, mieliśmy inny plan, ale... Szanowni Państwo, przyjęłam to zaproszenie na dzisiejsze spotkanie z wielką radością i muszę powiedzieć, że miałam dwa zaproszenia. Koncert Korona w Szarach i dziś tutaj koncert. Wybrałam ten. Jako mieszkanka Jasienia, jako burmistrz związana z Wami bardzo. Zabierając głos, no nie sposób nie podziękować Wam, Jasieniacie, za to, że podjęliście taką decyzję, za to, że po raz drugi wręczacie dzisiaj statuetkę. I że ta statuetka jest imieniem, nagrodą Kariny. Wspomniano tutaj Karinę, że zna Sylwia ją tyle lat i jak powiedziała i można było wywnioskować, z jej życia wyciągnęła wiele wniosków i wybrała wskazówkę na dalszą swoją drogę. Ja Karinę to znałam od takiego, od kiedy pojawiła się w Jasieniu. Z moją Dagmarą chodziła do klasy, razem przyjaźniły się, bywały albo u Kariny, albo u mnie, więc razem dorastały, a później razem współpracowałyśmy. I dziś i zawsze będzie okazja, żeby choć kilka chwil poświęcić właśnie Karinie. Ale o Karinie nie da się mówić spokojnie, bo wracają takie smutne chwile, choć Karina była bardzo wesołą dziewczyną. Ale jej kariera zawodowa była związana ze smutkiem. Ze smutkiem ludzi, młodych, dorosłych, z płaczem matek, awanturami ojców. I ona te problemy brała na własne ramiona, dźwigała razem z tymi pokrzywdzonymi i starała im się pomóc. Ja zawsze twierdzę i twierdzić będę, że narkomania, alkoholizm to jest choroba.
często powtarzam, że z choroby można wyleczyć człowieka szybciej. Można zrobić zabieg operacyjny, można podać antybiotyk, można w inny sposób, nie mówiąc o chorobie nowotworowej, z której jest trudno wyjść, ale inne choroby w dzisiejszych czasach możemy leczyć. Ale choroba, alkoholizm, narkomania, to jest choroba straszna. Karina wyratowała, można mówić, uratowała wiele osób. Pomogła im. Pomogła im stanąć na nogi, kosztem niekiedy swojego zdrowia, kosztem swojej rodziny, o tutaj siedzącej córki, męża, dzieci, ale ona była dla innych. Jest to chwila wspomnień, nie wiem, czy powiem w tej chwili w spokoju, jak ja dowiedziałam się o odejściu Kariny. Proszę, nigdy nie mówiłam o tym. Ale tak się złożyło, że moja młodsza córka Wioleta była w szpitalu w Trzebnicy z moim maleńkim wnuczkiem. I ja pojechałam tam, żeby jej pomóc w tym szpitalu, żeby się poopiekować tym malutkim, no bo ona była świeżo po porodzie. Wróciłam do hotelu i odebrałam telefon. Nie życzyłabym naprawdę nikomu takiego przeżycia. W czterech ścianach nikogo nie znam i dowiedziałam się, że odeszła Karina. Było to rzeczywiście fatalne przeżycie, bo odszedł cudowny człowiek. Cudowna matka, żona i pracownik. I naprawdę dziękuję jeszcze raz dla Stowarzyszenia Jasieniaki, że właśnie Karinę wybraliście jako imienniczkę przyznawanej nagrody. Gratuluję tym, którzy dziś byli nominowani, tym, którzy dostali statuetkę i wierzę, że takie kolejne, tak jak zapowiadacie, nominacje będą w kolejnych latach i takie statuetki będą wręczane. Ja niezmiernie się cieszę, że ożywia się nasze miasto, że pierwsza ulica Kościelna poszła po bandzie. I gratuluję. I fajnie. I jak mnie przyjmiecie do swojego grona Jasłowskiej, to ja idę do was. I będziemy wspólnie działać. I życzyłoby się naprawdę wszystkim mieszkańcom naszych ulic, ażeby się tak zintegrować i tak scementować i tak żyć. No bo zobaczcie, jakie to jest miłe. Wtedy, kiedy oni zrobili ten piknik swój pierwszy, a tu kolejne, o których mówił Zbyszek, i opłatek, i kolędy, i pieczony ziemniak pod wieżą. Także jak wy się rozkręcicie, to każda sobota będzie wypełniona. I każdemu takiej aktywności życzę. Wam młodzi, gratuluję, dziękuję i fajnie powiedziałeś. Nie pierwszy turniej, a będą kolejne. Organizujcie i ćwiczcie swoją tężyznę, a wysoki chłopak, od razu powiedziałam, że siatkarz. No i wicinianki były kiedyś, teraz jest wicina.pl. Jak te kobiety aktywnie działają, to chciałoby się, żeby również w naszych miejscowościach, w każdej wsi, powstały takie inicjatywy i byśmy razem, bo ja razem z nimi na plenerze archeologicznym byśmy razem kleili pierogi, sprzedawali i dawali okazję do tego, byśmy mogli się wspólnie bawić. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2017 roku, bo jeszcze jest styczeń. Dużo, dużo zdrowia, radości, szczęścia rodzinnego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tak mi przyszło, że powinienem to powiedzieć, choć nie planowałem. Szukając wykonawcy dzisiejszego koncertu, myśleliśmy o sprawnym instrumentaliście i tak szukaliśmy kogoś takiego.
Nie trafiliśmy od razu na Piotra. Parę osób nie mogło ze względów technicznych być dzisiaj, czy czasowych, na szczęście. Znaczy nie mam nic przeciwko temu, że ich nie ma, ale bardzo się cieszę, że Piotr jest tutaj. I zadzwoniłem do kumpla, który jest muzykiem, z prośbą o polecenie kogoś. On powiedział, że jest taki Piotrek, ale musi z nim pogadać najpierw. A polecił mi, żebym przesłuchał na YouTubie jego nagrań. Bo wcześniej myślałem o tym, żeby to były standardy, znane kawałki, miłe i przyjemne, które wszyscy będziemy znać. I kiedy tak słyszałem, potem pewnie zapamiętacie to nazwisko i będziecie też chcieli wejść na YouTube, to sobie pomyślałem, że standardy to może każdy grać, a my chcielibyśmy, czy ja bym chciał, żeby Piotr zagrał swoje kawałki, swoje kompozycje. I mam nadzieję, że tych będzie jak najwięcej, choć nie chciał zdradzić, jaki będzie układ dzisiejszego programu. Ale zapamiętajcie tego człowieka, mimo że może, przepraszam, że to powiem, nie wygląda pozornie, ale dajmy się ponieść, bo za chwilę, no, tego w jesieniu jeszcze nie było. Jestem bardzo szczęśliwy, że Piotr przyjął zaproszenie i jest tu dzisiaj z nami. Zapraszam na koncert. Dziękujemy naszej niezastąpionej bibliotece i paniom naszym, które nas zawsze goszczą, hołubią. Dziękujemy również Sylwii za to, że wspomniała, podzieliła się swoimi osobistymi wspomnieniami o Karinie. Dziękujemy też NGOK-owi za wypożyczenie krzeseł, naczyń, za wsparcie takie logistyczne. A teraz ściągamy Państwa na ziemię, zapraszamy na kawę, herbatę, pogaduchy i coś słodkiego. I ciasto.